Witajcie w poniedziałkowy poranek. Jest piękna pogoda, słoneczko, ale jest tak rześko, jest 3 stopnie u nas. Pięknie. Ptaszki śpiewają, ale też samochody co chwilę jeżdżą i nie słychać tego. Mamy moje dzisiejsze śniadanie. Dzisiaj jest poniedziałek. Mam nadzieję, że uda mi się to zjeść. Troszkę mnie ząb jeszcze boli. Właściwie to nie wiadomo, czy ząb dziąsło bardziej. Mam nadzieję, że da się gryźć. No a później się do Was odezwę. No witam Was dzisiaj, poniedziałek. Już jestem po śniadanku. Ładna pogoda na dworze, jak nie wiesz o czym gadać, to gadaj o pogodzie. No ale to co chciałam Wam powiedzieć, wykorzystuję chwilę, bo mąż już wrócił z pracy, mają mało pracy i jest tylko na dyżurze i w tej chwili to pojechał gdzieś coś załatwić tylko i zaraz będzie z powrotem, a wiecie, że ja przy nim nie umiem nagrywać w pokoju, to się na chwilę tu odzywam. I chciałam, co Wam chciałam powiedzieć. Dzisiaj mam zamiar ten kosz zrobić. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Ale też będę dzisiaj siała pomidory. Bo już chyba jest czas na to, żeby je posiać. Także zobaczymy. No. Wczoraj na tym spacerku byliśmy. Było fajnie. Ale na razie nie będę nigdzie wychodziła. W sumie do sklepu nie muszę. Chleb jeszcze tam mam. A widziałam, że pogoda ma być fajna, już codziennie coraz cieplej. No i tak sobie pomyślałam gdzieś tak, środa, czwartek, to sobie pojadę na działkę w końcu porobić. Jak wsiądę pod domem do samochodu i wysiądę przy działce, to chyba nic się nie stanie. Tam nie ma tak ludzi, bo przecież na mojej działce tylko ja będę. No to do innych ludzi, nawet jakby byli na wszystkich działkach, co wątpię, to i tak jest duża rozpiętość. Także mogę sobie porobić, a ma być 16 stopni u nas, tak przynajmniej pokazują teraz. I fajnie słonecznie, to się powinno fajnie robić. Nie wiem, czy mąż mi pomoże, czy nie, bo to wszystko zależy od tego, jak tam w jego pracy. Bo na razie to o urlopach tam pewnie nie chciał słyszeć, no ale nigdy nie wiadomo, co mu się tam zmieni, nie? No, widzę, że tam teraz jest też taki silny wiatr. Na dworze. Wczoraj jednak Wam ten filmik, to tam troszeczkę dodałam tej muzyki, dlatego że jak słyszeliście, tam duży wiatr był i to tak zagłuszało i huczało, tylko to co chciałam, żeby się tam słyszeli, to nie dałam muzyczki, nie? No a tak większość jednak było pod muzyczkę i to taką wesołą muzyczkę, bo się też nie ma co zasępiać. Jesteśmy zdrowi, trzeba się z tego cieszyć. A to wszystko minie i znowu życie wróci do normalności. No. Wiki ma masę zadań, w jej szkole to chyba oszaleli. Każdy nauczyciel tyle pozadawał i teraz siedzą w domu i zadowoleni. A ci mają tyle pozadawane, że tego w miesiąc by nie zrobili normalnie w szkole. No ale jak się coś powie, no to powiedzą, no przecież matura, nie? No, ale szkoda słów. Nie będę się denerwować, bo to nie ma sensu w ogóle. No. A, co jeszcze chciałam powiedzieć. Dzisiaj mąż mi mówi, że jak jechał przed 7 do pracy, chyba gdzieś w 6:30 czy jakoś tak, to już widział przy tych Biedronkach, Lidlach masa ludzi, starzyków, co oni powinni siedzieć na dupach, za przeproszeniem, w domu, to już stoją. Jeden wózek z przodu, co sklepowy, w drugiej ręce wózek, co na zakupy, mają takie, wiecie, takie dwukółki, nie? I stoją przed otwarciem sklepu. Ja tak myślę, że im po prostu się komunę zachciało. Przypomniało im się, jak za komunę stali i im teraz zatęskniło się chyba, żeby postać się w kolejkach. No normalnie ręce opadają, to tu się mówi, żeby starszym ludziom robić zakupy, żeby nie musieli wychodzić, a ci cisną z samego rana, stoją w takiej bule przed sklepem i potem wszyscy naraz, na hura do sklepu. No i gdzie oni to wszystko dają, powiedzcie mi? No przecież jak kupują tego, no ileż mogą zjeść takie starzyki? Ja nie wiem, jestem tak wkurzona, że zaraz się nie gniewajcie się, ale normalnie aż mi
No. I to tak, musiałam wam to powiedzieć, bo mąż mówi, no nie, niemożliwe, no przecież już od czwartku wiecznie w tych kolejkach stoją. W sklepie naprawdę nie można kupić jakiegoś mięsa czy coś, jak ktoś tam coś chciał kupić sobie, bo nie ma. Ekspedientka powiedziała, że po południu mielone ktoś chce kupić. Dziwne, nie? No, przepraszam, aż się coś mi tam porobiło. No. I to tak, tak to jest. I młodzi mogą przestrzegać tej kwarantanny, a starzy to tak gadają, gadają, a potem cisną. A potem to biada, bo chory. Ale nic, zmieńmy temat. Bo się nie ma co denerwować, bo zaraz mi ciśnienie idzie do góry. A mam jeszcze z tym zębem i troszkę mi spuchło tutaj i tak mnie nie boli, ale co jakiś czas to tak. No i mam te spuchnięte, będę musiała poczekać jeszcze, żeby mi to. Grubszy mam ten dziób niż miałam przedtem. Mam nadzieję, że mnie widać, bo znowu was filmuję aparatem, znaczy komórką, ale tym aparatem, w którym nie mam podglądu po prostu. O, bo z drugiej strony mogłabym sobie tym drugim aparatem robić, ale on ma gorszą jakość i jest większe takie ziarno, takie. No to z tej strony was filmuję i nic nie widzę. Mam nadzieję, że mój dziób piękny widać. A teraz kończę, bo mąż już przyszedł. No, posiejemy sobie dzisiaj pomidorki. Nie wiem, czy to jest za późno, czy nie. Dużo wcześniej się też sieje pomidory, ale w mieszkaniu to potem nie ma tego światła i one są potem takie wybiegnięte. No, ja sobie na razie posieję tak, a jak siewki będą większe, jak wykiełkują, trochę będą miały cztery liście, macie dwa właściwe, to potem będę pikować to do innych pojemniczków. Tu mam na razie malinowy ożarowski, taką resztkę. To tak akurat, bo jak za dużo nasieję, to potem nie ma to gdzie trzymać w domu. O, i tak jest tego jeszcze, czyli trochę. No, do tego malinowego tak po dwie, trzy, co nie wziąłem tych okularów. Tu już takie, o, będę w dziurki wkładać. Właściwie to tak sobie będę siała. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Zaś będzie kupa pomidorów, bo jeszcze te bawole serce chce. Do połowy tutaj dam ten malinowy. Zobaczymy, co wyrośnie. Dobra, tego za dużo będzie. Nie będę wielce oznaczać tego, bo ja potem po liściach i tak poznam, który jest który. No. Te malinowe zdaje się mają takie wielkie liście. No i to tak. A tutaj mam bawole serce. Nie wiem, czy to tu będzie widać. Tutaj piszę jakieś bawole serce. To są takie duże te pomidory. O, tego to jest mało. Dobra. Tu sobie posieję. Powgniatam to. Już sobie przyniosłam wcześniej tą ziemię z balkonu, żeby mi się troszkę zagrzała w domu, żeby taka zimna nie była. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, nie? Troszkę stąd wezmę, bo tutaj chcę też jeszcze kwiatki jakieś posiać. Zobaczymy, czy nam wyjdą. To sobie tak. I będziemy obserwować. Kiedyś się bardziej do tego przykładałam. Dokładnie, według książek i w ogóle. A teraz to. Jakieś tak. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. One się tam powinny fajnie ten wykiełkować. Mam nadzieję, że wykiełkują. Jeszcze to powgniatam. Jeszcze się wodą podleję, tylko że może tym spryskiwaczem sobie tutaj naoleję, żeby mi to nie wypływało. Niech ona jest na razie tylko zwilgotniona, ta ziemia. Zwilżona tak.
A zrobię taką, przykryję zaraz drugą taką tacką, no to będzie trzymało wilgoć. Jak już potem będą, już trochę urośnie, to można więcej podlewać, a tak niech to tylko jest takie zwilżone, żeby było wilgotne. A. Takie to wilgotne, tak ten spryskiwacz to tak ciężko mi idzie, ale jakoś będzie. I tu będę miała pomidorki. Tu sobie zrobię tak i tam sobie to na okno. Aha, a wyście dużo widzieli, jak ja tutaj robiłam. No dobra. W każdym razie tu sobie posiałam, przykryłam ziemią. I dam sobie tu blisko okna. Tu mam drugą. To jeszcze ta ziemia nie jest taka roz... Takie bryłki, jak to były w tym, w tym worku. Tu sobie trochę wyciągnę nadmiar, potem sobie tym będę przysypywać. Muszę to tak rozgnieść, bo takie jeszcze bryły są. I zobaczę zaraz, jakie tam mam. Tam mam, zdaje się, astry i cynie. To posiejemy jedno i drugie tu. I zobaczymy, co nam wyjdzie. Pomidory chyba prędzej wyjdą, jakby, bo kiełkują chyba szybciej, a astry zdaje się dłużej kiełkują. O. Nie wiem, czy jeszcze nie, bo ubije to nie będzie ten. O, tu jeszcze są takie bryły i one tam robią taki... No. Tak. Tutaj miałam nasionka. Mam nadzieję, że tym razem to widać. Tutaj mam trochę aster chiński. Jak mi się pomieszają, to się nic nie stanie, bo to przecież na sprzedaż nie idzie, tylko na własną działkę. To się nic nie stanie. Takie są delikatne. Nie wiem, czy to widać, oczywiście. O, teraz będzie widać. Oczywiście moją brudną rękę też. No i tu sobie tak posieję i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. To jest jedno. Tu jest aster amerykański. Też jeszcze mamy tu. I chyba, nie wiem, czy cynia jest, chyba tam troszkę będzie tej cyni, oby. Tego jest troszkę dużo. Jeśli najwyżej nadmiar, potem na działce posieje. Wiem, że to robię tak nieprofesjonalnie, bo... Robię to, żeby to tylko zrobić dzisiaj, bo jakiś mam taki humor. Ciśnienie ciągle za wysokie. Jak tu iść do lekarza, jak wszystko na telefon teraz jest. Byłam w tej przychodni, żeby dać kartkę na leki. To trzeba podać kartkę. Tu jest cynia. Oj, ona taka duża jest. Tą kartkę trzeba podać na leki, to znaczy się nie podaje się, tylko tam jest taka skrzynka w wiatrołapie. I się do tej skrzynki wrzuca kartkę. Ale musi być numer telefonu i oni potem na SMS-a poślą kod do recepty i do apteki się idzie z tym kodem do recepty. Tutaj tej cyni na razie trochę dałam, bo za dużo się tutaj z tym astrem roztegowałam. Może jeszcze parę tych cyniów, bo potem jak to się rozsadzi, to też nie będę miała gdzie to dać. Te parapety takie marne tutaj mam, małe. No, dobra. Tak. Przerwało mi, bo ktoś mi coś napisał na jednym z komunikatorów i od razu mi przerwało nagrywanie. No. Posiejemy i będzie. Mam nadzieję, że będzie.
ugnieść. Pierwszego otwór mam brudne ręce. SMS-a dostałeś. Nie, bo byłam w drodze. Gdzie jest ten telefon? O, ktoś się już nie chce, bo mam za mało wody. Bo... Dobra, potem najwyżej jeszcze raz to podleję. I tu mam też taką i ma mini szklarenka. Na razie nie musi być tak wielce w słońcu, dlatego że jest jeszcze pod ziemią. Jak wykiełkuje, to potem będzie można próbować. I to na tyle. No, to na razie. No, witam Was. Jest już... No, jeszcze nie ma wieczoru, jeszcze jest jasno nawet na dworze. Także nie ma tak źle. Przed chwilą Wam nagrałam te sianie pomidorów. I potem widziałam, że w ogóle tego nie było widać tam, jak to tam sieje, ale to było tak samo jak z tymi kwiatkami. Także, no. I zauważyłam, że ostatnio jak się bardzo do czegoś przykładałam, to mi to tak ciężko szło, jak tak pielęgnowałam i ten to ciężko szło. A jak zrobiłam tak na, jak to mówią, na odpieprz, to jakoś to zawsze lepiej wychodziło. No, a dzisiaj to, tak jak mówiłam, nie wiem, czy to przez te wiatry, czy co, to mnie boli szczęka, to za chwilę znowu ciśnienie za wysokie i to tak w kółko. No i niezbyt humor dopisuje. Ale miejmy nadzieję, że jutro będzie dużo lepiej. No, właściwie to przyszłam się pożegnać, bo już trochę tego materiału tam jest. Przedtem się tam nagrałam Wam i jak się tak bulwersowałam na tych starzyków. No, ja też tam dużo młodsza, no i jestem młodsza niż te starzyki, bo 70 to jeszcze mi bardzo, bardzo daleko. No, 70, 80. No, ale poza tym wychodzę z założenia, że każdy ma taki wiek, na jaki się czuje, nie? No, dzisiaj to się czuję staro, rzeczywiście, przez ten bóle, bo co chwilę coś, ale tak to już mówiłam o tym. W każdym razie, no, nie będę się już denerwować na tych ludzi, bo to nie ma sensu. Mam nadzieję, że jak ja będę potrzebowała iść do sklepu po coś, to już będzie. No, na razie to mam tutaj co jeść, nie muszę wychodzić do sklepu, a do tego czasu to miejmy nadzieję, że już się tak nasycą tymi produktami i tymi towarami i nie braknie, jak ja będę coś potrzebowała. No, jestem ciekawa, jak długo będę czekała na tą receptę, bo coś tam ostatnio czytałam na stronie naszej przychodni, że 3 dni trzeba czekać na receptę. No, jak tak będą wysyłać SMS-ami, no to zobaczymy, jak długo. Mam nadzieję, że w tym tygodniu tą receptę dostanę i w razie czego będę mogła mieć, wykupić, bo jeszcze mam lek, ale wolę mieć troszeczkę w zapasie, nie żeby tak brakuje ostatnia tabletka i potem i co potem, nie? Tym bardziej, że teraz jak mam troszkę podwyższone to ciśnienie, no to się tak ratuje, tak mi lekarz powiedział, że to jeszcze wziąć dodatkową, no to biorę na razie po pół dodatkowej, bo też nie chcę przesadzać, nie? No. No ale nie przeszłam tu po to, żeby Wam o swoich chorobach opowiadać. Ajejku. Co, gruszeczkę zjadłam. Widać, nie ma już tu gruszeczki. Dzisiaj ją zjadłam. No, a teraz sobie zjem obiadek. Dzisiaj jeszcze mam resztę żuru, co jeszcze miałam w lodówce. Także nie jest popsuty, jest dobry. Taki kilkudniowy jest jeszcze lepszy w sumie.
To jeszcze sobie zjemy ten żur. Ten obiad taki jak wczoraj, to będziemy mieli może na jutro. No. Także wszystko trzeba pozjadać, co jest, nie ma co wyrzucać, nie? No. No, tam na dworze dzisiaj znowu taki wiatr, mówiłam chyba, nie? Że był taki wiatr. Teraz widzę, że jakoś tak się uspokoiły te gałęzie, ale zawsze wieczorem, przeważnie tak jest, jak jest w ciągu dnia taki silny wiatr, to wieczorem on się tak wycisza. I tak sobie już pomyślałam, że jak tak będzie i będzie coraz ocieplej, to sobie środę, czwartek pojadę na ogródek i tam sobie coś porobię. To, co już tam będzie można porobić. Tak wyczyścić tą działkę z tych suchych kwiatostanów, co jeszcze są niepościnane. Już właściwie teraz nie trzeba ich obcinać, tylko wystarczy je łamać, one się złamią. No najgorzej to te bambusy, bo te bambusy to się nie da tak złamać, a ucinać sekatorem to każdy z osobna to też ciężko idzie, a tego tam jest multum, to potem ręka boli, nie? To trzeba będzie wziąć piłą, albo tym do żywopłotów, chociaż ta maszynka do żywopłotów może nie poradzić sobie, bo to są jednak dosyć grube te łodygi na dole, jak kciuk, albo i niektóre jeszcze grubsze. No, a to do żywopłotów to jest na te cienkie. No chodź, bo ty się nie możesz doczekać, nie? No, psinka. Tak, nasza mała psineczka. Dzisiaj coś tak, przez to, że słońce na dworze, to mniej grzały kaloryfery. Myśmy się tu wietrzyli i się tak chłodno zrobiło w mieszkaniu. Znowu chodziła w sweterku, no ale jak szła na spacer, to nie może iść w sweterku i w kurtce, bo potem smyczy tej obroże nie zapnę. A potem to by było i za ciepło w jednym i drugim. To sweterek miała zdjęty. I w kurteczce szła. I na razie to już chyba teraz nie będzie jej zimno. Też nie może wiecznie ubrany pies chodzić, bo się tak przyzwyczai. Nie wiem, czy to jest tak dobrze, żeby w domu tak ciągle ubrana chodziła, nie? No jak znowu już się skończy ten okres grzewczy, nie mam się dzisiaj wydawać. Jak się okres grzewczy skończy, to potem zawsze jest tak jakiś tydzień czy dwa, bo przeważnie wtedy jak się kończy okres grzewczy, to się zimno na dworze robi, nie? To potem jest taki okres w domu, że jest bardzo chłodno, taka wilgoć, zimno w mieszkaniu, że na dworze jest cieplej niż w domu, nie? No to wtedy będzie znowu sweterka chodzić, nie? No tak, no. Nasza psineczka, tak. No. Dobrze. To będziemy się dzisiaj już żegnać. Wy tam życzę wam miłego oglądania. Właściwie jużście pooglądali. Miłego dnia właściwie to wam życzę. Wszystkiego dobrego. Nie stresować się. Odpoczywajcie, jeśli możecie być w domu. No, to już. Łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie. I do jutra. Pa! Bajo, bajo!